Marcin Janiszewski, Piotrek z Będzina. Gotowi, gotowi! A na dwójce gotowi! A my odrzut! Marcin Janiszewski, Piotrek z Do kolejnej walki na ringu drugi przygotowują się Matia Janiszewski i Mateusz Wnuk-Lipiński, zwany Krzyżakiem. Brawo! Na ringu pierwszym walkę wygrywa stosunkiem 15-7 Szymon Cebrak. Na ringu drugim mamy wynik 11-11. Oznacza to, że zawodnicy stoczą rundę dogrywkową 30 sekund. Na ring pierwszy zapraszam Marcina Janiszewskiego i Piotrka z Będzina. A przygotowuje się Mirek Markowski z Będzina. Do kolejnej walki na ringu pierwszym przygotowują się Mirek Markowski z Będzina i Artur. W walce wygrywa Josip. Brawo, Josip! Macie?
Dobra, dobra. Tu wchodzi na drugi. Punkt drugi. Zapraszam Mateusza Bloka-Lipińskiego i Matię Dzianiesicza. Do kolejnej walki na ringu drugim przygotowuje się Marcin Waszkielis i Maj. Mateusz. Przepraszam, ja jestem wicemistrzem. Brawo! Na ringu drugim rozpoczynają Maj i Marcin Waszkielis. Marcin Waszkielis.
jeszcze ma dobrą intencję. Ale nie, trzy do wpłynięcia liczyłem. Walka pozbawiona emocji. Walka! Walka! Nie, ładnie. Dużo było emocji. Ja tam się spociłem, jak to robił w smyku. Dobra, nie znałem. Ale dwa razy Macie? I nam został po... Dzień drugi niech się przygotowuje Adam z Biszczyński i Radosław z Jeziorem. Kolejnej zale czterech drugi przygotowują się Adam Zbyszyński i Radosław z Jezioru. Do kolejnej walki na ringu pierwszym przygotowują się Wojtek z Łęczycy i Szymon Cebra. Na szybko trochę robione i... Nie, potem znowu dostanę dostęp do kolana na goło. Trochę nie boli. Na ring drugi Adam Zbyszyński i Radosław z Jeziora. Do kolejnej walki na ringu drugim przygotowują się Tubiś z Siemowita i Mateusz Wnuk-Lipiński zwany Krzyżak. Thank you.
się Piotr Bielik i Iwan Loborek. Do kolejnej walki, już pierwszy. Przygotowują się. Piotr Zbędzina i Iwan Loborek. Na ring pierwszy zapraszam Mateusza Chronowskiego i Adama Zbyszyńskiego. Walki na ringu drugim. Przygotowują się. Kubiś Ciemowita i Maciej Duda.